i będę tu po prostu przyjrzeć drużyny z innych kampusów, tak? Miasto ogrodów, inaczej miasto szczęścia i co tu już mówić, ponieważ dzisiaj chciałbym się wydobyć w czasie nieco mniej konwencjonalnym niż zazwyczaj. Tutaj w dłuższym odcinku postaramy się do tego zacząć. Dobrze, nad czym my teraz pracujemy w naszym mieście? Poza tym, że ma być szczęśliwie. Okej, okay, dobra, z tego co widzę mamy... No tak, ładnie musimy podbić pól ekologicznej oraz lokalnej. Czekaj, zabudowanie pól ekologicznej oraz lokalnej. To znaczy ekologicznej oraz lokalnej. Się pogubię. Przecież jest trochę radio. Mam nadzieję, że wytłumaczę dobrze. Aha, okej, okay, na jedno mi chodzi. No na moment, tak. Nasze produkcje pól ekologicznych, tych lokalnych, tutaj się najdalej ciągną. I na razie to właśnie z tego co pamiętam, się tutaj nigdzie dalej niestety nie dociągały. To jest minusem oczywiście. No ale dobra. Jakiś lekki tam popyt na ten handel teoretycznie przed chwilą był, ale właściwie już zniknął. Więc no. Dobra, i stąd sobie pociągniemy tutaj tak, stąd, ponieważ tutaj nie ma żadnego podłączenia. A stwierdziłem, nie, mi się coś przydało. Więc trzeba by tu sobie zrobić coś takiego. No i tu sobie będzie takie podłączenie jednotopowe. I tu będzie gdzieś, tu będzie jeszcze takie jedno podłączenie i ten handel będzie się tutaj po prostu ładnie kończyć. Tak właśnie w taki bardzo ciekawy, odjazdowy sposób, żeby po prostu ta dzielnica tak... Tak jak cały czas jest, w dziwny sposób wyglądało. Dobra, to dorzućmy teraz tą dzielnicę, by tutaj to ładnie wyglądało. Czy też żeby to było cały czas w tej dzielnicy. No jak nie było, to byłby problem. Okay. Może przez to, że tutaj się pojawiły przejście dla pieszych. W sensie światła. No to może być niekonwencjonalne, przyznaję. Przyznaję, że takie, tego typu rzeczy mogą się nie podobać ludziom. Dobra, dawaj na taki duży pędzel. I tu wszędzie proszę o zabudowę. Oprócz oczywiście tamtego miejsca. Mamy się oczywiście oprócz tej ścieżki. Ponieważ tutaj będzie ścieżka dobrała się ciągnąć. Tylko tak, wyłącz to. I stąd będzie powinno ładnie wychodzić już. Tak? Tak. No, tutaj. 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 I tu do ścieżki ładnie dochodzisz. I stąd ma odchodzić ścieżka. Stąd ma odchodzić ścieżka, czekaj, gdzie ona miała odchodzić? Tu. Tu. I tu. No, i bardzo ładnie. Dobra, no to w teorii tutaj jakąś ścieżkę mamy zrobioną. Okej, okay, dobra, trzeba pobudzić te kratki, by i się uruchomią. Są tutaj chyba. Dobra, no i świetnie. I dorzućmy może jakiś tutaj pad czuć jeszcze. W sensie, no, nawet taki duży by tutaj wyszedł. No tak, wejdzie, to niech wejdzie. A czemu, czemu by nie? Nie będę przecież mówić, żeby nie pojawiały się padki, jak chcą się pojawiać. To jest ostatnie, do czego bym robił. I dajmy sobie dojście. I park się już ładnie świeci. Dobra, to się już całkiem nieźle rozwija. Ludzie dalej się chcą budować. Właśnie, jak lipcowe. Oni tutaj bardzo ładnie jeżdżą sobie. Tu jeszcze w tę dzielnicę będzie oczywiście wjeżdżać Bambaj, taki jest plan zagospodarowania. I ten Bambaj będzie dosyć ciekawy, bo on będzie... Tak, bo mamy tutaj na razie pół tej dzielnicy i on za chwilę właśnie chciałbym to zbudowywać. W tym dzisiejszym odcinku też się zająć, oczywiście poza samą produkcją ekologiczną, która tutaj cały czas w międzyczasie będzie szła. To tak, my skończyliśmy... O, tutaj aktualnie nasz autobus, jeden z autobusów naszych tam zawraca. O, zaś tutaj mamy taką ładną drogę, która cały czas się ciągnie prosto. I my ją zróbmy jako taki kręgosłup tejże dzielnicy. I my ją sobie tutaj dociągniemy aż dotąd. I ona faktycznie, co do niej, nie chciałbym, żeby się tylko by obok niej, do niej budowało. I może to będzie jakieś rozwiązanie ciekawe. Tu sobie rozumiem, że trochę się to odbije. I tutaj będzie to sobie zakręcać. O, co nie?
tutaj z takim jeszcze wzruszeniem, żeby było ciekawiej. I tu właśnie, gdzie teraz aktualnie tutaj był ten punkcik, to nasz autobus będzie mógł skręcić. Dobra, wydaje mi się, że dosyć ciekawe to już odjazdowy wygląda. Okej, tylko tak, tutaj ta zła droga weszła. Mamy tu mieć miasto szczęścia, a niestety kolej maglev, czy też kolej jednoszynowa, no niestety nie wpisuje nam się do kategorii miasta szczęścia, ponieważ jest dosyć to głośny ślep transportu, najgłośniejszy w grze. No oczywiście poza wydałą rzeczą jedną. Nalewek transportu poza lotniskiem, więc no nie będziemy po prostu w niego wchodzić. Kolejną rzeczą, którą zrobiłem poza odcinkiem, tutaj tramwaj puściłem. O, tutaj teraz dojeżdżę sobie. Tu jest zajezdnia i tutaj po prostu jedną linię puściłem, która faktycznie tędy do której zabija się dojeżdża. Kolejne pytanie jest moje. Tak, bo tutaj dodałem tam stację metra. Bo my tutaj nic nie mamy żadnego takiego teoretycznego łącznika tych dwóch dzielnic. No nie, nic nie mamy. Poza tym, że tutaj chcę wpuścić linię jakąś bambajową, która będzie jechać tutaj na górze, chciałbym, żeby zawracała sobie. To my tutaj zbytnio nic nie mamy. Tak, to my tu puścimy może po prostu linię metra, która będzie przejeżdżać tak tu w ten sposób. O, i ta z bulwarów tu będzie wręcz dojeżdżać może. To jest chyba dobry pomysł. Tak, bo tutaj na górze będzie nowy okres handlowy. Okres. Nowy taki, nowa część handlowa. Zupełnie inna niż aktualnie, która jest wykorzystywana. Taki jest przynajmniej pomysł. Aktualnie. Dobra, no i tak. Tutaj się ludzie oczywiście powoli budują, tak? Z tym nie ma dużych problemów. To jest bardzo dużym plusem tego miasta. Dobra, i tu sobie zróbmy jakieś tam parę dróg, które właśnie które będzie się dojeżdżać do tej głównej drogi. Tak tylko po to, żeby po prostu były tutaj przejścia też. Nie tylko po to, ale ogólnie. I tutaj się ładnie łączy. I tutaj ta jedna droga z bambajami tu sobie wjedzie. Właśnie o. Będzie sobie tak ładnie wykręcać. Tak? O, dojeżdżało sobie tak gdzieś tutaj. I tutaj sobie to też wykręci. Dobra. Proszę bardzo. No i na razie już jest całkiem to ciekawe wygląda. Tu wywalmy sobie oczywiście skrzyżowania. Co nie? I stąd tutaj, w sensie nie stąd, tylko tutaj będzie sobie szła dalej o taka droga. I ona będzie na razie ze ślepym końcem. Tak, bo my tutaj chyba ścieżek dowodowych zbytnio też wtedy mijaliśmy. Z tego co mi się wydaje, ale to nie jest chyba duży problem. Przecież już sobie czas. Żeby nam szybciej działało. Tak, ten autobus on tutaj sobie jedzie aktualnie tak obwodnicą tutaj. I on prawdopodobnie tak będzie jeszcze tutaj dalej jechać. No ma. Dzisiaj mój cel tutaj jest, żeby ta dzielnica była już tak trochę bardziej skończona. Zobaczymy na ile mi się to uda. Okej. Tu widzę ładne miejsce do podłączenia do tego. Dobra, ładnie to się podłączyło. Tutaj nie podłączymy tych dróg z kolei. Tak, może też trzeba was zdziwić. Ale nie, w tym miejscu nie chcę, tu chcę postawić ogólnie dasz. Jakiś monument by się przydało postawić, taki duży. Ten monument to się przyda tutaj, przy tej naszej dzielnicy handlowej. Okej, dobra i na razie my tutaj go pozostawimy już. A bo on będzie ładny, przynajmniej tak wyglądał gdzieś nad bulwarami tymi. Najwyżej go jeszcze gdzieś... No, przesuńmy go, w sumie racja. W sumie racja, on by tutaj o wiele lepiej wyglądał tutaj gdzieś tu, na tym klifie. Oj tak, oj tak, 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 tak. Wygląda teraz odjazdowo, 100% perfekto. Natomiast tutaj sobie wrzucimy bo tutaj tu chciałem wrzucić park oczywiście. A nie na co mi tutaj podrzuciła gra. Chciałem sobie wrzucić to. O, i tutaj to też ładnie sobie tutaj wejdzie, więc będzie idealnie. Stąd będzie z kolei sobie szła taka ładna ścieżka rowerowa, w sensie droga z robotami. Tak, będzie się łączyć. I tu będzie to droga z robotami, się tak normalnie tutaj ciągnąć, jak te normalne drogi. Z tym, że ta droga właśnie będzie raz, dwa, trzy. Pomysł jest, żeby ona przyjechała sobie na tym. Raz, dwa, trzy. Tu sobie zjedzie. I sobie tutaj jedzie do tego miejsca, no i normalnie już później drogi wszędzie będziemy tutaj wmontowywać.
O, co nie? Tak, bo ja tu muszę pamiętać, że tamta droga. A właśnie ta. Tutaj co do niej to nie mogę robić dużych aspiracji, ponieważ tam nie będzie przecież komunikacji żadnej. Już za chwilę. No, to sobie zrobię coś tego typu ala Ursynów, czyli że jest droga, ale właściwie nie jest ona podłączona w żaden sposób. Dobra, a tutaj już jest normalnie, więc możemy sobie zrobić tak. Tak, nawet w ten sposób. O, chwila, zaciło się. W ogóle jakieś meczka wygraliśmy, bo dostaję 6000 zysków. Nie wiem, skąd miałem aż takie duże zyski. Chyba Industries. Tak, czy to jest Industries? Czy to jest nadal Industries? Industries daje 25 tysięcy, to i tak nie jest, może być Industries. Ja nie wiem, skąd miałem aż takie duże zyski. Czekaj, ekonomia. A to jest też dziwne, bo my tutaj w podatkach też nie mam jakiś, nie wiadomo co. Przychody. Z ludzi, no faktycznie wszyscy są na poziomie 5, może dlatego takie mamy ładne zyski. Okej. Tutaj też nie widzę jakichś dużych zysków. Tereny handlowe tylko 1000. Dużo jest chyba z tej ekologii też może iść. I 58 tysięcy idzie z tego samego. Zbiór idzie 10 tysięcy tylko. Z industrii, z leśnictwa, lesia 1 tysięcy. I 5 tysięcy idzie z meta. No tak, to było do przewidzenia. No nie, jakiś tej, nie wiadomo, jakiś tych, to też nie ma zbytnio, bym powiedział. A tak, tutaj ludzie się trochę chcą budować, więc im tutaj dorzucimy jeszcze jakieś miejsce, żeby się mogli budować. A, bo nie lubią czekać. W sensie popyt nie lubi czekać, a... W sensie, mówimy w ten sposób. Popyt lubi czekać, bo wtedy się lepiej rozbudowuje, ale nie lubi czekać w tym kontekście, że... W kontekście, że ja nie... No powiem tyle, że tego się kompletnie nie spodziewałem, ale to jest koniec CD-Scan, jest tutaj w tej linii, nie możemy się niczego spodziewać. Nigdy i zawsze. Padł mi padł. Na szczęście mam drugiego, więc nie jest aż tak tragicznie i tamtego naładuję później. Dobra, proszę bardzo. W ogóle nie wiem, czy już wam mówiłem, czy przykryje się... Tak, mówiłem, no już wtedy pamiętam. Nowa seria, a widzę poza prawem. Najniebezpieczniejsza seria chyba poza prawem na moim kanale to będzie. No. Jak na tej sobie przejadę się po torowisku, to faktycznie to będzie odjazd. I to tak naprawdę odjazd. Ponieważ ja póki co jeszcze nie umiem na tym jeździć, ale no. Zobaczymy. No, na pewno mi się podoba to, że mamy ładne zyski. I kolejną rzeczą jest dobre to, że mamy nowe stadiony. No co nie, więc ja możemy postawić jakiś nowy stadion też tutaj. Po to, żeby nasi ludzie też się cieszyli. I bym najbardziej chciał postawić stadion lekkoatletyczny. Mamy dużo pieniędzy. Mamy też tutaj trochę miejsca. I to by mi tutaj zapewniło rozrywkę, nie lada rozrywkę, bym powiedział. Tylko tak, stadion lekkoatletyczny nie możemy postawić przy takich głównych drogach. Więc my tutaj zrobimy osobną drogę do tego. I ją do tego przystosujemy po prostu. Czekaj, to będzie na takiej wysokości. Dobra. Później jakoś tutaj oczywiście ładnie tam przystosujemy, ale żeby to ładnie wyglądało. I będę tu po prostu przyjrzeć drużyny z innych kampusów, tak? Po prostu wydaje mi się, że sama koncepcja, żeby tak to działało, to jest fajne. Nie wiem, po co jest drużyna handlowa, ale niech już nie będzie. Na niej się zapiszę. Dobra. I stąd będzie to sobie, czekaj. Tylko, że ta droga będzie po prostu zakręcać, tak? Bo tutaj nie mam jakichś specjalnych pomysłów, które chcę tutaj dokładnie dokręcić. O! Tu sobie damy i tutaj damy jej skręt. No nie mogę jej dokładnie też tutaj tak prosto wciągnąć, bo po prostu nie było to zgodne z przepisami. No, wiadomo i oczywiście jakimi. Czy stąd uda mi się zrobić dojazd? Uda mi się, świetnie. Tak, trochę tutaj to dziwnie wygląda, ale nie jest też tak źle. Dalej, tutaj chciałem też jakieś coś właśnie wstawić, ale niekoniecznie aż tak wielkiego. Może bardziej właśnie z rozrywki. Tutaj centrum wędkarskie, pomost, nie. Skatepark, nie. Ośrodek jakiś dziecki, tak. Tak chciałem wstawić właśnie. Ośrodek jakiś dziecki jest duży, a my tutaj sądzę, że mamy dosyć duże miejsce. Dobra, świetnie. Dobra, tu sobie zrobimy dojazd. Ładnie to wygląda i stąd tutaj dojazd.
Okej. Tutaj sobie puścimy po prostu taką zwykłą drogę. I tutaj jest dojazdem, bo tu też musi być jakieś podłączenie. Tak, ten nasz Bambaj, o ten stąd co jedziemy, tutaj się skończy. Jakieś tu były dokładne plany, jak te Bambaje mają jeździć, ale aktualnie już powiem tyle, że mi trochę wypadowało to z głowy. Więc zrobimy tak, jak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Okej. Tak. Tak. Dobra, nie. Nie, czekaj. Nie trudno. Tak, coś trochę podkręciłem. Okej. Dobra. I tak może to wyglądać. Więc teraz wybuszmy sobie tą sekcję. Okej, dobra, całkiem nieźle. I dorzućmy przystanki tu, gdzie powinny już teraz być zamiejscowione. Czyli na przykład tutaj. I tutaj. No i aktualnie będzie jeden też tutaj na tej pętelce. Bo to jest taka bardziej na razie póki co. A dalej, tu jest ta jedna linia, która jedzie, gdzie ona jedzie. Ona chyba z tego co rozumiem, tak, wyjeżdżają te dwie dotąd. Okej, może być. I tu dorzucimy sobie po prostu jeszcze kolejne miejsce, na kolejną linię bombajową. Powinno się zmieścić. Z tego co kojarzę, tutaj właśnie... Czekaj. Wejdzie. Ja mówię, że wejdzie, to wejdzie. A, co nie? No. No, no i stąd będzie jeździć jeszcze jedna linia bambajowa. Tutaj stąd prosto. Tutaj. No to aktualnie nie ma jeszcze dużo przystanków. Więc też tak nie mam zbytnio gdzie je poustawiać. Ale nam mniej więcej już widać. Chyba dużo się nie zmieni to. No a tutaj. Tutaj na tej pętelce. Jakby ktoś się zastanawiał, kiedy ja światło był usuwam, to spokojnie. To się niedługo zmieni. No tak, to jest ten błąd ostatnio taki, że się wywala mnie podczas robienia linii. Okej. No tak, czy mi to w końcu wejdzie? Nie, coś się kompletnie zawiesiła gra. A, to na razie zostawmy tą linię, bo ewidentnie coś tutaj nie współdryga ze mną. No ze mną to akurat na pewno. No ale ogólnie. Dobra. I tu sobie zrobimy dojazd aż do tego miejsca. Będzie to ładnie wyglądać. Dobra, ile mam czasu już na tym zagadku? Okej, tak. Jeszcze chciałem puścić te linie bombajowe i tak, żeby się udało. Byłoby miło. Tak, tu możemy sobie zrobić jedną taką auto przejeżdżającą. Tu będzie się kończyć i tu przez tam będą po prostu przejeżdżać osoby, taka linia, a ta będzie sobie dojeżdżać tutaj. Tak, ja tutaj też tych parków, jak widzicie, zbyt dużo nie wrzucam, ponieważ chcę powrzucać trochę też takich mniejszych parków, żeby też takie małe miały tutaj jakiś większy sens. Myślę, jak one mają aktualnie. Ciach. Okej, dobra, tutaj sobie zrobimy tak. Ale powiedziałbym, że dosyć ładnie to już jest całe tutaj zakwaterowane. Teraz zostawmy wszystkie budynki, linie, komunikacje i tak dalej, to za chwilę. Tak, najpierw zaczniemy od czegoś niepostrzegalnego, wiecie tego. I kolejna jest woda. Tak, bo woda jest jednym z ważniejszych rzeczy, które niestety trzeba zrobić. I te drogi jeszcze poprzestanowane, jeszcze przed wodą. Zostawię tutaj te drogi, żeby działały. W sensie ich pasy, tak? Bo tutaj aktualnie są po prostu ustawione, żeby były pasy. No, trzeba jeszcze je ustawić tak, żeby jak najlepiej działały. Dobra, jeszcze przed pasami trzeba usunąć wszystkie światła dla pieszych. Dobrze, i już tego się robi dużo. I weź to człowieku, zapamiętaj, co przed tym właściwie powiedziałeś. Dobra. Stąd będzie taka zwykła ścieżka tu wychodzić. A ja się tutaj ładnie podłączyła. I stąd tak samo sobie zmienię tutaj ścieżkę. Okej, dobra, jednak nie. Stąd sobie zmienię tą ścieżkę. Dobra, i teraz ładnie wygląda. Tak samo sobie wyrobimy tutaj tą ścieżkę, bo wiecie, tutaj trzeba się tutaj wyrobić, żeby ci ludzie mieli faktycznie jakieś dojście, czyli tych miejsc i tak dalej. Bo tak to później wyjdzie, że oni mają tutaj kupę miejsc, gdzie mogą wszędzie
że działają wszędzie blisko, a właściwie jak już tu dojdzie to co do czego, to jednak daleko. I tego właśnie chcę uniknąć w tym mieście. Dobra. Ale już niech będzie. Nie chcę mi się już tego kręcić. No mam kręcił, ale to jest trochę bardziej scenariusz, więc aż tak bardzo nie będę wszystkiego przyciągać też. Wiem, że teoretycznie po tym można was stwierdzić, czy człowiek się już zepsuł, czy nie, ale... Dobra, zobaczmy jak ta linia, czy już może działa. Działa. No, to świetnie. Tutaj przystanek. I później po drugiej stronie tych wszystkich skrzyżowań będzie się to odbywać. Ciach. Ja, tu jest rzeczywiście dosyć blisko do siebie. Tutaj dorzucimy z tej strony. O, też będzie ładnie. No i tutaj jest przy tym miejscu. I tu dojeżdżasz do końca. Tak, doszło. Świetnie. Teraz wywalmy wszystkie światła samochodowe. Bo tylko przy alejach się mogę potworzyć, więc akurat tutaj nie jest aż tak tragicznie. Cyk. Dobra, świetnie, to zostało odhaczone. Przekręćmy drogę tutaj tak, żeby ładnie w każdym kierunku działała. No, tu jest dobrze. Możemy jeszcze takie zostawić. Tu też jest dobrze. Dobra, droga jest ustawiona. Woda. I teraz woda. Z tego co kojarzę, my tu mamy normalną wodę, tak, bez ogrzewania. Więc będzie tanie. Tak, w tym mieście w sumie rzeczywiście przy tych niewyobrażalnych dziwnych zabawkach. Ja nie wiadomo skąd właściwie są aż tak wielkie. No to nawet nie ma co się czekać, ale... Tu sobie zrobimy i też sobie puścimy to. Bo tutaj właśnie coś widzę, że coś nie pykło. No, temu jeszcze brakuje prądu. Na prąd tak akurat już panie musisz poczekać trochę dłużej. Ponieważ prąd to dostaniesz już od budynków. Ale sam wyrzeźliby będą jeszcze jakieś ładne zyski, więc to też powinno być dla mnie dosyć rentowne postawienie tego stadionu. Mam nadzieję. Zresztą na niego wydaliśmy dosyć dużo. A te stadiony, no właśnie najważniejsze jest to, że one mogą dawać te zyski nie tylko jeżeli się korzysta z kampusu. W sensie, no trzeba mieć kampus, tak, żeby w ogóle je postawić, ale wiecie mniej więcej o tym. No ma, podstawowe rzeczy, budynki, czyli podstawówki, no to trzeba poustawić. Nie przy alejach, no ma, to jest wyjątek. Wyjątek to jest z reguły, tak? Tu będzie jakaś średnia. No ma, to jeżeli tu jest jedna średnia, to tutaj jeszcze postawimy z jedną średnią. Tak, bo pewnie sobie trzeba tak pozostawiać. Tu dorzućmy sobie jedno przejście. Tak, mamy jeszcze też jakąś komunikację w ogóle tutaj. Tak po dziwu, właściwie nic nie robiąc, a jednak coś już jest. Dobra. To mamy takie dwa średnie i dorzućmy jeszcze jeden ostatni tutaj średni. A, tu jest dużo miejsca, tu wejdzie. Podstawówek to niestety też trzeba co numera. A podstawówki są, mają najmniejszą liczebność, jeżeli chodzi o budynek sam z siebie. Tutaj, no i jeden musi być też gdzieś tutaj. Uniwersytet, mieliśmy chyba, mamy właśnie ten jeden. Tu będzie trzeba postawić właśnie kolejny. I tu było dobre miejsce. Już tutaj postawimy sobie może taki zwykły. Zwykły uniwersytet, to jest jakaś nowa postawa, to już w ogóle nie wiem co to jest. Nie, wiecie o tym chodzi. I przy okazji ludzie to do niego będą się chcieli zjeżdżać. Dobra, no to tak, z tych budynków mamy poustawione, teraz dalej. Tu by się już przydał szpital. Zbyt dużo nie mówić, to jest dużo duża dzielnica, więc szpital to jest to. Krematoria, jedno tutaj, drugie gdzieś tutaj nawet można postawić. Policja. Policja nie musi być aż tak duża jak straż pożarna. No to jednak oni dbają o to, żeby ktokolwiek przeżył. I proszę bardzo, macie tu jeszcze policję. Dobra, no i póki co, właściwie to wychodzi na to, że jest idealnie. Więc dajmy, żeby się mogło wszędzie budować. Ponieważ mamy ładny popyt na dużo grup społecznych aktualnie. Przynajmniej myślę, że też handel chce się budować. To handel zaraz też tutaj dorzucimy pomiędzy tymi wszystkimi dzielnicami, żeby też się po prostu budowali. Dobra. Tutaj. Tak, dużym pędzlem fajnie się maluje. Oj, nie powiem, że nie. Dobra, tylko tak. Tutaj mi trochę weszło z daleko. A poza tym z tego co widziałem jest wszędzie dobrze. No i tak, teraz sobie dokręcimy to średnim pędzlem, bo on jest dosyć mały. Dookoła tego kortu będzie dzielnica handlowa. Tak, dokładnie. Ponieważ on sam z siebie jest dosyć głośny. Tak mi się wydaje przynajmniej w teorii.
powinno tak być. Więc dokładnie go dorzucimy sobie jakąś strefę handlową, a ponieważ to jest ta dzielnica, to powinna być nam się wliczyć w to. Okay, to jeszcze nie jest nasza dzielnica. Tak, bo dzisiaj to przeszło mega rozbudowę, więc no właśnie. A, proszę bardzo, mega dzielnica. Nazwa dla mega dzielnicy. W komentarzach zapraszam oczywiście. No ma, no i tutaj oni się powoli będą budować. Okay, widzę, że już ten powoli dostaje prąd. No i tu się na razie będą łączyć, więc na razie nie będę im jakichś tutaj specjalnych połączeń do tych właśnie prądowych. A, wiem o czym zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy oczywiście o poczcie. Tu macie jeden urząd pocztowy i tutaj na razie. No ma, no i tu była linia autobusowa, którą puściliśmy sobie jakiś czas temu. Właśnie. I byłoby miło, gdyby ona sobie jechała dalej. Więc kolejny przystanek byłoby dobrze go postawić tutaj. W drugą stronę to sobie zadzwonimy ustawić przystanek właściwie. To jest dobry pomysł. I ona będzie jechać dosyć właśnie tutaj ładnie obwodnicowo, to co, tą całą dzielnicę przejechać. Taki jest przynajmniej mój pomysł. Raczej już sądzę, że nie będzie taki duży problem. Dalej, tutaj jedziesz. W sensie, tu damy tam oczywiście, żeby zawracać tutaj za chwilę. Po prostu, bo żeby nie była to zbyt długa, nie zbierała zbyt dużej ilości naszych tutaj mieszkańców, bo to będzie też niezdrowe. Oj, 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 świetna była to. Stworzyłeś tętnicę życiem miasto. No rzeczywiście, 50 tysięcy ludzi. Życie miasto, wy tutaj mieszkańcy... Mieszkający ludzie z... Mieszkają ludzie z różnych zakątków świata. Otrzymujesz nagrodę w wysokości 250 tysięcy pieniędzy. Fajnie. Tylko gdzie ma 250 tysięcy? Nie pojawiło się. Mam 80 cały czas. Ej, co to za śledztwo? Chyba, że się już pojawiło jakiś czas temu, ja nie zauważyłem, ale powinno teraz się pojawić. No dobra, dziwne. Co najmniej dziwne. No ma, tu jest ta szkoła, to sobie do tej szkoły dorzućmy tutaj ścieżkę. Okej, to wyrzuć. O. Czekaj. Czekaj. No ma, i dojdziemy sobie tutaj, świetnie. I do tego miejsca. A jak jest z czasem? Okej, 28 minuty, więc właściwie kończymy już dzisiejszy odcinek. Tak, dzisiejszy odcinek musimy skończyć w okolicach 30 minuty. To jest, ten bym powiedział, jeden z wymogów. Dobra, tu dorzucimy sobie przystanek. Tu musi być na zakończenie tej dzielnicy i później z tym będziesz wracać sobie już tam. Więc skończymy tą linię autobusową, a całą komunikację resztę, czyli Bombaje, tamte metro, o którym mówiłem, skończymy w tejże dzielnicy już w kolejnym odcinku i to będzie... To będzie to. To będzie to, bo ta dzielnica wtedy naprawdę odżyje. Nawet nie odżyje, a dopiero zacznie zapuśnie na mapie całego naszego tutaj miasta szczęścia. Dobrze, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę. Jeżeli jesteście tutaj nowym, możecie kliknąć subskrybuj i ten dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego odcinka. No i jeżeli jesteście nowym, możecie kliknąć subskrybuj i ten dzwoneczek, żeby nie przegapić. No właśnie, tak jak powiedziałem. Okej, okay, powiem Wam, że zakręty nie było. Mamy trybuny, mamy bieżnię, mamy tutaj skoki o tyczkę. Mamy rzut młotem, czy tam kulą nawet bym powiedział. Mamy bieżnie dookoła, więc co tu dużo mówić. Już wkrótce będzie się tutaj działo, a nasza dzielnica rozwija się lepiej. No jeszcze na koniec, luknijmy sobie na to. Wbiliśmy, ostatnie osiągnięcie nam zostało, czyli produkcja ekologiczna na poziomie 15 tysięcy kratek. Z tu będziemy próbować to w kolejnych odcinkach. Cześć!